Siema, witam w następnym odcinku. Tytuł całego filmu dosyć przewrotny. Zastanawiałem się, jaki nadać i nadałem wąż czy jaszczurka, ale ogólnie chodzi mi o taki temat. Nie mamy jeszcze żadnego zwierzaka egzotycznego i chcemy od czegoś zacząć i co wybrać. I musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Czego oczekujemy od tego zwierzaka, którego nabędziemy, czy tych zwierząt, których nabędziemy. Zaczniemy od takiego ogólnego porównania wąż czy jaszczurka. Od zarania dziejów człowiek potrzebował kontaktu ze zwierzakami. Ludzie kiedyś mieli więcej czasu i większość życia spędzali, że tak powiem, w swojej zagrodzie, w swoim domu. Aktualnie podróżujemy, aktualnie zwiedzamy świat, w domu przebywamy tylko wieczorem lub w nocy. Ta cała terrorystyka dzięki temu trochę zaczęła się rozwijać, dlatego że zwierzęta egzotyczne, w przeciwieństwie do ssaków czy ptaków, które trzymamy w domu, nie wymagają od nas tyle opieki. To są zwierzaki, które ewidentnie potrzebują kontaktu z człowiekiem, czyli nie wystarczy je nakarmić i napoić. Ssaki czy ptaki to też zwierzaki, które codziennie pobierają pokarm, natomiast zwierzęta egzotyczne, jaszczurki, węże, to są zwierzaki, które nie potrzebują kontaktu z nami. My potrzebujemy jakiegoś kontaktu z nimi, ale one nie potrzebują kompletnie kontaktu z nami i wystarczy im kontakt raz na jakiś czas, który przyzwyczai je do określonych zachowań, czyli do tego, że bierzemy na ręce i one wtedy nie będą przejawiały lęku i zachowań agresywnych. I w sumie po to bierzemy te zwierzaki. Ja często powtarzam, że jak kupujemy sobie zwierzę egzotyczne, to traktujmy je trochę jak, nie wiem, rybki w akwarium, tak? Węże to są zwierzaki, które jedzą przeciętnie raz w tygodniu. I raz, dwa razy do roku głodówka dwu- czy trzytygodniowa dla nich jest wręcz wskazana, tak? Mamy dostęp do masy regulatorów temperatury, do czasowych włączników, wyłączników, termostatów i innych, które ułatwiają nam to życie i tak naprawdę nasza opieka nad tym zwierzakiem polega na, w przypadku węża, na karmieniu go raz w tygodniu, zrobieniu mu raz czy dwa razy w roku trzytygodniowej czy dwutygodniowej głodówki, wyciągnięcie kupy, gdzie przeciętnie węże załatwiają się raz na dwa, trzy karmienia i tyle. Więc to są zwierzaki mega fajne dla aktywnych ludzi. Tak, często klienci mówią, a my wyjeżdżamy, nie wiemy, czy możemy sobie pozwolić. Na węża możecie sobie pozwolić. Naprawdę wystarczy zapewnić mu dużą michę z wodą i możemy śmiało na dwa tygodnie jechać na wakacje, jak to wszystko mamy zautomatyzowane. W przypadku jaszczurek sprawa wygląda troszeczkę trudniej, zwłaszcza w przypadku młodych. Jaszczurki przeważnie dojrzewają w pierwszym, drugim roku życia i to w większości gatunków. Wtedy one wymagają rzeczywiście karmienia co drugi, co trzeci dzień, ale w przypadku, gdy mamy już dorosłe jaszczury, to wtedy wystarczy, że je będziemy karmić dwa, max trzy razy w tygodniu. Oczywiście to jest taki ogół, różne gatunki wymagają różnych warunków, ale naprawdę zwierzęta egzotyczne są zwierzakami dla ludzi aktywnych, dla ludzi młodych, dla ludzi, którzy nie muszą poświęcać dużo czasu tym zwierzakom, tak? Ptaszka trzeba nakarmić codziennie, chomika trzeba nakarmić codziennie, z psem trzeba przebywać codziennie, gada nie trzeba. Wystarczy, że go weźmiemy raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie na łapę, żeby miał jakiś kontakt z człowiekiem, żeby znał to i to wszystko. Więc tutaj mamy wybór super. Dla mega, mega aktywnych ludzi idealnym rozwiązaniem są węże. Jeżeli chodzi o węże musimy i o gady, musimy sobie zadać pytanie, czego oczekujemy od takiego zwierzaka, bo jeżeli chcemy zwierzaka tylko i wyłącznie do obserwowania, to wtedy mamy bardzo duży wybór tych zwierzaków. Węże są też mniej aktywne od jaszczurek, dlatego nie będziemy ich tak obserwować, no ale często przebywamy wieczorem w domu, a aktywność węży zaczyna się przeważnie wieczorem, więc możemy sobie na wiele pozwolić. Najpopularniejsze oczywiście węże zbożowe, które po pierwsze słyną z tego, że są łagodne, po drugie bez problemu można je brać na ręce, czyli dla ludzi, którzy potrzebują jakiegoś kontaktu ze zwierzakiem, rewelacyjny wybór. Do tego masa odmian barwnych, łapiemy tą zajawkę coraz bardziej się wkręcamy, chcemy ich więcej, chcemy sobie pomnożyć, więc tutaj przy wężach zbożowych mamy fajne pole do popisu, bo są różne kolorki i możemy się bawić w takich projektantów, tak? Mieszać ze sobą te odmiany, uzyskiwać efekty i tak dalej, i tak dalej. Innymi gatunkami węży, które dają się wziąć na rękę, ale już bywają, zwłaszcza za młodu, bardziej jakieś takie kąśliwe,
agresywniejsze, to są wszelkiego rodzaju Lampropeltisy, tak? Lampropeltis California, Lampropeltis polizona, występująca w masie przeróżnych odmian geograficznych i do tego odmian barwnych, więc bardzo, bardzo fajniutkie węże i tutaj możemy też iść w tym kierunku. I tutaj mamy małe węże, gdzie stawiamy nie za duże terrarium, ale mamy też inne fajne węże właściwe. Na przykład teraz w sklepie mamy Pituopis catenifersai, duży gatunek węża właściwego, który będzie już wykazywał bardziej nerwowe zachowania, więc taki średnio na rękę, ale rewelacyjny, aktywny wąż w obserwacji, który za dnia też wychodzi, zwiedza, szuka, więc bardzo fajny wybór. Jeżeli możemy sobie postawić ciut większe terrarium, to możemy wrzucić sobie mega popularne pytony królewskie. Tutaj nie będziemy za bardzo mogli liczyć na przy pytonach królewskich jakąś nadmierną aktywność. One wieczorem, gdy są głodne, wyjdą coś pozwiedzać, ale tak to będziemy mieli węża ukrytego gdzieś tam zawsze w kryjówce. Natomiast odwdzięczy się tym, że bez problemu daje się wyciągać na rękę. Nie przejawia praktycznie żadnej agresji, więc świetny wybór. Jeżeli mamy do dyspozycji ciut większe terrarium, koło metra, metra 20 na 60, możemy coś takiego w domu postawić, to możemy sobie pozwolić na boa cesarskie, boa imperator. Naprawdę świetny wąż, który rewelacyjnie się oswaja, więc nadaje się mega do kontaktu z łapą. Do tego jest cały czas widoczny, no bo jest duży, jest też efektowny kształt głowy. No dla mnie absolutna petarda. Boa tęczowy, zwłaszcza odmiana brazylijska, Epicrates cenchria cenchria, też świetny wąż, ale wykazujący już takie bardziej nerwowe zachowania, tak? Bo zwłaszcza za młodu one kąsają, ale da się je oswoić. Wymagają już troszeczkę większych wymagań w sensie wilgotności, jakichś tam nieprzegrzewania, nie za wysokich temperatur, ale naprawdę w dzisiejszych czasach, gdzie mamy dostęp do wszystkich urządzeń, które wspomagają i które naprawdę nie są drogie, jak jakiś regulator temperatury, czasowy włącznik i wyłącznik, to jest nie wiem, koszt rzędu 100 zł, tak? Od 50 tak naprawdę zaczynają się te podstawowe, to nie jest problem. Jeżeli w ogóle nie chcemy węża wyciągać, ale chcemy go obserwować tylko i wyłącznie, to mamy znowu szereg innych gatunków, choćby nawet jak Morelia viridis, pyton zielony, przeefektowny, mega zielony wąż, czy na przykład pyton dywanowy Morelia spilota, też występująca w różnych odmianach geograficznych i w różnych podgatunkach. Świetny wąż, też da się je oswoić. Nie mówię, że nie, zwłaszcza Morelia spiloty, ale jest to wąż, którego będziemy cały czas widzieć. On będzie siedział na wierzchu, będzie mega fajną ozdobą salonu i wcale naprawdę te zwierzaki nie potrzebują kontaktu z nami. Tym się kompletnie nie martwimy. Oczywiście już jakieś gatunki, jak pyton tygrysi, który rośnie ogromny, to już postawiam bardziej dla koneserów, czy tam anakonda żółta, czy zielona. Zostawmy te zwierzaki sobie na później, jak zdobędziemy doświadczenie z tym, co wymieniłem teraz, z którymś gatunkiem, złapiemy naprawdę zajawkę wtedy, dlaczego nie, tak? Ale to są już zwierzaki, które wymagają sporego doświadczenia. Więc węże naprawdę świetne dla ludzi aktywnych, dla ludzi młodych, nawet dla dzieciaków. Jak kupujecie zwierzaka dla dzieciaka, to i tak wy sprawujecie nad nim opiekę, ale jakiś tam wąż zbożowy, Lampropeltis, pyton królewski, spokojnie nadają się dla dzieciaka i nie stanowią większego zagrożenia. Zrobię osobny odcinek w ogóle o zwierzętach egzotycznych dla dzieci, jak do tego podejść, jak to zrobić. Jaszczurki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jaszczurki, tutaj jest sprawa troszeczkę bardziej skomplikowana. Jaszczurki, w zależności od tego, czy są to zwierzaki dzienne, czy nocne, wymagają różnych warunków. Ale nie rozmawiamy teraz tutaj o warunkach, tylko o naszych oczekiwaniach wobec zwierzaka. Największą popularność wśród wszystkich jaszczurek zdobyły agamy brodate. Dlaczego? Dlatego, że jest to jaszczurka dzienna, czyli cały czas jest aktywna w ciągu dnia. W nocy śpi. Oczywiście jest to jaszczurka, która nie przejawia praktycznie żadnej agresji. Oczywiście zdarzają się tam jakieś osobniki podczas godów i tak dalej, dorosłe samce, ale to są zwierzaki, które zdobyły swoją popularność przez to, że są po prostu miłe. Wyłażą na rękę, zaraz po wyjściu z jajka nie widzę, żeby one gdzieś uciekały, atakowały, wchodzą na łapę, tak? Co jest w takim troszeczkę karą dla tych zwierząt, bo one rosną spore, do 50-60 cm i wymagają sporych terrariów i dosyć sporego nakładu finansowego, żeby stworzyć im odpowiednie warunki, a same w sobie są tanie, dosyć łatwo się mnożą,
i troszeczkę jest karą dla nich to, że kupują je ludzie, którzy nie zapewnią im odpowiednich warunków, ale jeżeli zapewnimy im odpowiednie warunki, to są naprawdę rewelacyjne zwierzaki, które nadają się do kontaktu z człowiekiem, do ciągłej obserwacji. Innym takim substytutem, zamiennikiem dla agam brodatych, tak naprawdę brodatek środkowoaustralijskich, pogona Viticeps, bo to jest poprawna nazwa, są agamy brodate karłowate, pogona Henrlawsoni. Jaszczurka mniej popularna, zachowanie praktycznie identyczne do agamy brodatej, a nawet troszeczkę uważam, że bardziej aktywne, takie ruchliwe, też nadające się na łapę, ale rosną mniejsze. I to dużo mniejsze, o połowę mniejsze, więc wymagają mniejszych zbiorników. Ja Wam teraz tutaj podaję przykłady na zwierzakach, które mam w sklepie i które mogę Wam pokazać, tak? Następny gatunek, Gekon Lamparci. Sowusza jaszczurka aktywna w nocy, ale też bardzo łatwa do kontaktu z człowiekiem. Dlatego wygrywają te zwierzaki, są najpopularniejsze, które można brać na rękę, bo człowiek mimo wszystko myśli, że te zwierzaki potrzebują z nim kontaktu lub chcą tego kontaktu z człowiekiem. Dlatego te jaszczurki są najpopularniejsze. Więc Gekon Lamparci aktywność swoją zaczyna wieczorem, ale dla młodych ludzi, którzy wracają wieczorem, mają fajne jakieś niebieskie światło, emitujące światło księżyca, fajnie mogą sobie poobserwować, wziąć na łapę. Występują w mega dużej ilości odmian barwnych, dlatego myślę, że to jest naprawdę rewelacja, jeżeli chodzi o to. Od kilku lat mega popularność zdobyły gekony orzęsione, które wymagają wyższych terariów, bardziej wilgotnych, ale wygrały tą popularność tym, że nie wymagają dodatkowego dogrzewania. Są mega proste w hodowli. Przede wszystkim są gotowe karmy dla nich, więc można uniknąć karmienia owadami, czego ja odradzam, bo jednak dodatek białka takiego naturalnego zawsze jest wskazany. Ich wygląd mega fajny, troszeczkę bardziej ruchliwy i aktywny od gekonów lamparcich, ale bez problemu nadają się do wzięcia na rękę, więc gekon orzęsiony tak. Inne jaszczurki, jak nie mamy dużo miejsca, wstawiamy sobie malutkie terrarium i wrzucamy sobie stado gekonów płaczących. Też rewelacja do obserwacji. Jaszczurki, które rozmnażają się przez partenogenezę, czyli wszystkie są tak jakby samiczkami, składają jajka, więc możemy w terrarium obserwować naturalny rozród, naturalne zachowania tych jaszczurek, które też są aktywne wieczorem i w nocy, ale jak jest ich więcej, to widzimy i w ogóle zalecamy trzymanie jej w grupie. O każdym z tych gatunków na pewno powstanie jakiś osobny odcinek, tylko wiecie, kwestia odpowiedniej ilości czasu, więc gekon płaczący tak. Pamiętajcie też, że bardzo często szukając sobie tego zwierzaka, oglądamy foty w necie i te foty to są fajne foty zwierząt, ale często nie zdajemy sobie sprawy, jak te zwierzęta się zachowują, czy je będziemy w ogóle widzieć, tak? Na przykład gekon toke, który oczywiście są jakieś filmiki, że ktoś gdzieś oswoił, tak? Ale to jest zwierzak, który jednak prowadzi mocno skryty tryb życia. Będziemy gdzieś go tam widywać, ale na rękę on się średnio nadaje, wręcz powiedziałbym, że się nie nadaje, wykazuje agresję, potrafi ugryźć, mocno się stresuje kontaktem z człowiekiem, ale do obserwacji mega zwierzę, jeżeli możemy sobie postawić już większe terrarium. Zapomniane gatunki takie jak gekon żmijowy, które teraz mamy u siebie w sklepie, bardzo do obserwacji. Stawiamy sobie malutkie terrarium i obserwujemy takie zwierzaki, które naprawdę mają bardzo fajne interakcje między sobą. Następnym gatunkiem zwierzaków, który ma dużą popularność, to są wszelkiego rodzaju felsumy. To jest gatunek jaszczurek z Madagaskaru, dziennych jaszczurek, tak, które cały czas możemy obserwować. Stawiamy sobie terrarium w zależności od gatunku dla takich felsum, na przykład Grandis, i obserwujemy piękne zielone jaszczurki z czerwonymi ornamentami, które już są selekcjonowane na dużą ilość czerwieni, więc robią mega, mega fajny efekt, ale to już nie są jaszczurki do brania na łapę, tak? Tutaj takie terrarium traktujemy jak akwarium, tak? One zliżą nam miód z palca, jeżeli im podamy, nie ma problemu, rybka też nam zje z palca pokarm, ale nie dotykamy tutaj, delikatność tych zwierząt i tak dalej nam na to nie pozwala. Czyli ustalamy sobie te oczekiwania. Bardzo często napalamy się na duże gady, typu waran, typu legwan. Naprawdę na początek polecam tego uniknąć, ale jeżeli już naprawdę to jest nasze marzenie i chcemy, to na pewno mamy wiedzę na ten temat, bo jeżeli chcemy realizować swoje marzenia, no to nie robimy tego po prostu, o fajny legwan, duży, kupię sobie. Tu już są duże nakłady finansowe na terrarium dla takich zwierząt. Te zwierzaki same w sobie, tak jak legwan zielony czy waran stepowy, popularny, są tanie, ale zbudowa dla nich terrarium naprawdę pokrywa spore
koszty, kameleony. Kameleony, ludzie odradzają kameleony nie na początek. Da się mieć kameleony na początek. Jak się ma łeb na karku, można mieć, ale kameleona też traktujemy jak rybki, tak? To jest zwierzę do obserwowania, zwierzę aktywne w ciągu dnia. Zwierzę, które wymaga troszeczkę więcej opieki, więc tutaj wyjazdy już jakieś dłuższe na wakacje i tak dalej będą wymagały pomocy kogoś z zewnątrz, kogoś, kto przyjdzie, nakarmi, napoi takiego kameleona. Te kameleony nie żyją gdzieś przy zbiornikach wodnych, gdzie sobie podchodzą i piją wodę, tylko one muszą mieć zraszane terrarium. Oczywiście mamy sprzęt typu automatyczne zraszacze i tak dalej, ale wyjeżdżając na 2 tygodnie, no musimy z 3 razy kogoś poprosić, żeby uzupełnił, sprawdził, skontrolował, nakarmił te zwierzaki. Naprawdę, jeżeli jesteście ludźmi młodymi, ludźmi aktywnymi, lubicie zwiedzać świat, jeździć, to wcale nie musicie być pozbawieni zwierzaka. Nie musicie się martwić o to, że nie dacie rady, bo ten zwierzak wymaga stałej, codziennej opieki. Tak ze zwierzętami egzotycznymi nie jest, dlatego rośnie ich popularność i będzie rosła coraz bardziej. To jest taki ogólnikowy film. Jeżeli już się wkręcicie, złapiecie zajawkę w dany gatunek, to naprawdę poczytajcie o tym, zdobądźcie wiedzę. Jest tych grup, jest tych forów na Facebooku dużo. Ludzie naprawdę bardzo chętnie pomogą. Filtrujcie te informacje, które dostajecie, bo one nie zawsze są poprawne, ale jeżeli zbierzecie ich jakąś tam ilość, to sami wyciągniecie pewne wnioski. Dzięki wielkie, pozdróweczki i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!